Siema, jesteśmy na Omlet Łotwo Maraton, a to jest gwiazda tego odcinka. Dziesiątka już startuje, a za chwilę my ruszymy po swoje. Powodzenia, powodzenia. Bardzo przepraszam. Okej. Chodźcie teraz piwo. Startuje dziesiątka po przeciwnej stronie, a my zaczynamy przygodę z maratonem. Ten zegarek. Tak, teraz. Oj, zaczęło się. Jesteśmy już na prawie 4 kilometrze. No to już podstawa to trzymanie założeń. Oczywiście nie trzymamy założeń. Mieliśmy biec mniej więcej koło w sumie no 5.56.0. Biegnie się fajnie, ale to może być bardzo zgubne, bo to co maraton, co mu oddamy na początku, można nam zabrać na końcu. Ale biegnie się fajnie, jest fajna pogoda. Już się trochę rozrzedziła, biegniemy za balonikami na 4.15. To są... O, no, jesteśmy w okolicach mety, ale nie, to dopiero. Jesteśmy na 5 kilometrze, po małym kółeczku. Tak na razie biegnie się fajnie. Zapas się jest, ale nie ma co tak wcześnie oceniać maratonu, to nie ten moment. Żegnamy stadion na trochę. Jeszcze go będziemy mijać. Będziemy mieli koło mostu przez Łódź Świętokrzyski. Ale na razie możemy pomachać. A jesteśmy na 7 kilometrze. Gdzieś zostało około 300 metrów. Zbliżamy się do Hidorfa, dobrze mówię? Tak. Okej, tu mamy specjalistkę od tych rejonów, od Pragi. Ja się lepiej czuję na Mokotowie, ale tam też będziemy. Zresztą, kurczę, wszędzie dziś będziemy. A ja się raczę smakołykami. Żel trochę słodki, ale ważne, żeby się odżywiać. Nie odżywiamy się wtedy, kiedy nam jest ciężko, bo już za późno. Jemy w równych odstępach czasu. Pijamy dużą ilością wody. Tyle wypadł. Dobra, życzcie mi smacznego. Ja do kuszenia. Nie? Słodki strasznie. Zakleję usta. No. Ktoś tam w końcu gra. Hej, jesteśmy na Wale Mietoszyńskim. 1/4 za nami. Mamy mały pomiar. Jak widać, wszystko zgodnie z planem. To jest czas brutto. Nasz start był troszeczkę opóźniony w naszej strefie, więc mamy 59 minut. Jest idealnie. Mamy spoko, trzymamy tempo. Biegniemy tak nieco poniżej 6 na kilometr. Więc póki co wszystko zgodnie z planem. No i mamy nadzieję, że tak będzie do końca. Dziękujemy. No, zbliżamy się do stadionu, ale to wcale jeszcze nie meta. Tam widać oznaczenie 13 kilometra.
Woda! Dzięki! Super! Dzięki, dzięki! Dawaj szybko! Woda! 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 To jest picie w biegu. Tak się pije z kubeczka, proszę. Tak. Robimy dziubek. I dziób. I do dziobu. Hej, dzięki! Fajnie cię widzieć. Jak nogi? Nogi nie bolą. A co boli? Trochę moja lewa noga. Znaczy tak. A co się dzieje? No tamto. A, twoje. A, no nic, no jeszcze troszeczkę tylko. Nie wiem jak cię pocieszyć. Dwa podbiegi, tak? Jak to było? No i zbiegamy na Plac Świętokrzyski. Zmieniamy stronę Warszawy. Przegramy się z Pragą. Wrócimy tutaj. No, to widać ścisłe centrum. Tam nam połowina zasłania Stare Miasto. O, tam, nie no, zrób swoje. Syrenka warszawska. Okej, papa. Mijamy stadion Legii. Tak, jesteśmy. Czuję zmęczenie. No jest troszeczkę czuć. Jesteśmy przy Łazienkach Królewskich. Zobaczcie, jak to nie wygląda. Wiaterku. Faktycznie, że on się przyjemnie chłodzi. No i przed nami tak jakieś 700 metrów. Zabijemy Sejm. Gdzieś tam za drzewami. A, tu dalsza wspinaczka. I 19 kilometr. Też widać rogiewkę. Zajechamy na niej. Jeszcze jedna górka. No jeszcze jedna, ale już w sumie mijamy 19 kilometr. Teraz się wypłaszczy troszeczkę. Biegniemy do Puławskiej. A tam czekają na nas kibice. No musiał tak. 22 km. Zresztą to jest fajna taktyka. Podzielić sobie bieg na etapy. Kibice na trasie dają naprawdę bardzo wiele. Super kop. Tak naprawdę zawsze biegałem od kibiców do kibiców. O wiele przyjemniejsze. No i coś co motywuje, żeby biec. Znowu woda, ale trzeba wypełniać płyny. Najlepiej na każdym punkcie, nawet jak się nie chce pić, bo odwadnienie przychodzi szybko, a kiedy już się czujemy, to już tak naprawdę jest za późno. Moja żona ładniejsza. Tutaj czekamy na kibiców. To rodzice Pauliny
zawsze motywuje. Czekaj, dobrze wyglądam? To jest okej? Okay? Tak, tak, ładnie. Jak myślicie? Bardziej tu, nie? Dziękujemy, miło poznać. Ile? 2 km przed? Dobrze. Dziękujemy. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze 20. Yeah, dajesz! No, fajnie, spotkasz kogoś znajomego. Robi się gęsto znajomych, bardzo fajnie. Tutaj będzie moja mama. Ej! Dobrze. Dzięki ci wielkie. No, moja mamusia. Dobrze, jest dobrze, jest dobrze. 24 km. Ale lecimy. Damy radę. Dzięki, będę dzwonił później. Pa, pa, pa. Pana mamusi. Spokojnie. No dobrze. Nie no, słuchajcie, jesteśmy na 26. Już naprawdę, no ciało się już domaga odpoczynku. A kolejna rzecz jest taka, że tak naprawdę ludzie podziwiają maratończyków za ten bieg, a tak naprawdę to jest tylko wisienka na torcie. No uwierzcie mi, że przygotowania trwają miesiącami. Jest to pasmo wyrzeczeń, treningów, diety. Regularnych treningów i nieważne czy wiatr, czy zima, czy deszcz. Po prostu w tygodniu trzeba te minimum 3 treningi zrobić. Przebiec swój kilometraż, minimum te 50 km. Albo i więcej, w zależności kto od jaki dystans trenuje. Znaczy nie dystans, tylko czas. Ćwiczenie na sali. Tak, więc jeżeli chcielibyście przebiec maraton, to uwierzcie mi, to na ten moment. To nie jest spontaniczna decyzja. Wiesz, to jest naprawdę rycie miesiącami, liczenie kilometrów. A dzisiaj tak naprawdę to jest tylko podsumowanie tego okresu. Właśnie w takim biegu jak ten. Ale zachęcam. Naprawdę to jest świetny sposób, żeby powalczyć ze swoimi słabościami. Bo tak naprawdę to każdy walczy z samym sobą. Na wyścig. Każdy ma swój cel, każdy ma swoje marzenia. No i być maratończykiem, przyzna się przybył mnie. I żeby nazwać się maratończykiem, dzielicie 15 km. Warto walczyć. No, jest 28 km. Za chwileczkę rągiewka powinna się pojawić. Wymijamy łazienki królewskie. 29 km aż się pochylił nad nami. My biegniemy. No nie jest łatwo, nie ma co oszukiwać, no nie będę kłamał. Też widać pierwszych biegaczy, którzy przypadają z sił. A co, ogólnie zmęczona jesteś? Tak. Ale nie ma tak, że coś tam siada takiego szczególnie. Nogi mnie bolą. A oddechowo? To nie. Czuję takie ledwie, ale nogi mnie bolą. Nie chcę w to. O, woda! Woda! Na wodę czekałem, dzięki wielkie. Jesteście super, dzięki. Chwała wolontariuszom. Bo naprawdę robią ciężką robotę. Biegacze już są zmęczeni. Raczej nie mają uśmiechniętych mini. Trudno jakieś... Trudno jakieś właśnie gesty podziękowania z tych buź wyczytać, ale
ale naprawdę mamy szacunek, robią świetną robotę i zdrowie. Jest jak najbardziej prawdziwe. Wszystko siada. Ale biegniemy. Słuchajcie, trzymamy tempo. Nie jest, że dajemy radę. O, damy radę, musimy dać radę. Słuchajcie, to jest 30 km. Ale to nie jest liczba dnia. A Krzyśka nie ma tutaj. Ale nie wyszło. A no, dzięki, dzięki, super. Wiemy, to już nie mamy żartów. Nie jest łatwo. Fajny imidż. Super. Trudno to zobrazować słowami. Ale to jest ten taki moment, kiedy wszystkie mięśnie bolą i to nie są tylko nogi, wierzcie mi. Tutaj pracuje całe ciało, bolą ręce. Boli kręgosłup. No i ciało ciągle ci mówi, że ma dość, że chce dzwonić. Trzeba korzystać. Dzięki wielkie. Może banana sobie weź coś? Dzięki. No i słuchajcie, przed nami to, czego się chyba wszyscy biegacze obawiali. Mamy naprawdę stromy podbieg i to wcale nie krótki, bo grube 700-800 metrów. Jeżeli go przetrwamy, to przetrwamy wszystko chyba. Zaczyna się zabawa. Jesteśmy na tamce. 33 km zaraz minie. Uwierzcie mi, że na tak ciężkich nogach i na takim zmęczeniu biec tutaj to jest naprawdę duże osiągnięcie. Zobaczymy, jak nam się to uda. To jest ostatni taki ciężki moment. Słuchajcie, ta dziewczyna jest wielka. Naprawdę na chwilę nawet nie dzwoniliśmy. A podbieg, no daj w kość. Chciałem użyć tego słowa, ale... A to wcale nie koniec, bo tak naprawdę zakręcamy w prawo, zakręcamy w lewo i nie ma momentu wytchnienia. A tam czeka Ola z Asią, no ale nie ma co narzekać. Lecę do was! Słuchajcie, mieliśmy dziewczynę, a ja nie wyłączyłem kamerki. Wiecie, będzie może przykro, ale to właśnie jest to zmęczenie. Daję znać o sobie i po prostu ręce drżą. Nie wiem, czy ja wyłączyłem, czy samo wyłączyło. Tamka pokonana, to jest najważniejsze. Tak, tamkę mam z głowy i naprawdę to był moment, którego się baliśmy najbardziej. Jest za nami. Jesteśmy na krakowskim Przedmieściu, zaraz nowy świat. 9. Jeszcze 9. Patrzcie na Stare Miasto. Teraz chorągiewka na 34 km. No to jest, słuchajcie,
35 km. Biegniemy, walczymy. A tak, tankowanie. Musimy dać radę. Jak się czujesz? Optymistycznie patrzysz? Tak. Był moment kryzysu. Słuchajcie, maraton naprawdę to jest... Powiem wam szczerze, przebiegam 9 maratonów. Każdy maraton miał swoją historię. Każdy inną. Każdą wspominam, wiadomo, szczególnie ten pierwszy. Ale... cały czas mam ogromny szacunek do tego dystansu. Trudno przewidzieć, co się wydarzy na dystansie 42 km. Mamy te 7 km. Czas jest ok. Jest całkiem dobrze. Panorama na Stare Miasto. Fontanny. Będzie pewnie cieszyć się widoczkiem. Mamy. Już nie mamy siły, naprawdę. Tylko marzymy o tym, żeby to wszystko skończyło. Dobrze skończyło. Powiem wam, że wiem jedno, że jeżeli kiedyś ktoś wpadnie na pomysł, żeby nagrać film o umieraniu, to na pewno to będzie relacja z maratonu. Tam w oddali, a tam gdzie te liny, a tam widzicie most świętokrzyski. Musimy tam dobiec, przebiec ten most, a tuż za tym mostem jest stadion, który jeszcze musimy obiec. No i tam nas czekają chwile chwały, ale jeszcze kawał ciężkiej pracy przed nami. Słuchajcie, jesteśmy na 38. Uwierzcie mi, że maraton boli. Nic nie daje tak w kościach ostatnie parę kilometrów maratonu, do tego walczysz, żeby się nie zatrzymać. Ale nic, mam nadzieję, że teraz tam będziemy. Dzięki! Paulina! Paulina! Super! Mijamy centrum Kopernika, zaraz most świętokrzyski. Tylko 3 km. Uwierz mi, minął szybko. Już jesteśmy, spokojnie. Tylko nie szalej, spokojnie. Ale zobacz, ja mam 39,5, to jest 39. Masz rady! Nie licz kilometrów, zobacz ile kroków, tylko przez Wisłę i na stadion. Jesteś, ostatni kilometr to nie zauważysz nawet. Dobra, tutaj sobie zwolnimy. Bo tu jest trochę w górę. Nie ma co na siłę lecieć. Szampan zaczeka. Jaką depresję, dziewczyny? Ostatnie 2 km. Ha. Jesteśmy tu, kurde, zobacz ile za nami. Kurde, ten most wydzierzy, to całą Pragę zwiedziliśmy, całym Mokotów. A teraz tam już jest nasz domek, o tam. Słuchajcie, on tam jest. Tam się zanadujemy. Jeszcze trochę, jeszcze parę kroków.
Już jesteśmy. Nie wolno zwalniać, nie wolno zwalniać. Ja się boję, że jedzie do goń na mecie, bo ona to wiesz, ona nie może, jak pierdyknie to asfalt będzie odwijać. Dzięki. Jeszcze chcę do domu biec. Już się zatrzymałam, już mam kawa. Jesteśmy na 40 kilometrze. Ostatnie dwa. Słuchajcie, to już 42 km. Był śmiech, był ból, chwile zwątpienia, euforii, łzy. Stała tylko meta. Lecimy! Jesteśmy! Jest Piotrek. To najbiedniejszy kibic. Yeah. Dzięki. Dawaj jeszcze troszeczkę. Jesteśmy. Słuchajcie, mamy to. Mamy to. Jeszcze moment. Moja mama. Dobrych wyników my, kiedy oglądamy w telewizji podczas startu tych najważniejszych sportowych imprezach na startach Igrzyskach Olimpijskich też dajemy jakąś cząstkę siebie, przesyłamy na pozytywne emocje, pozytywne fluidy w ich kierunku, chcemy, żeby to im też pomagało. No to oni tak w taki specyficzny sposób też chcą się oddzięczyć, też dają coś od siebie tutaj dzisiaj tą swoją obecnością, tym swoim wsparciem, tym swoim dopingiem, za które bardzo gorąco dziękujemy. Nie, wiesz, będzie twój scenariusz. Rób co chcesz. Tylko przekrocz tamtą linię. Narodowe święto. Ma pokazać zegarek
dzięki wielkie. Dziękuję. Słuchajcie, to już ostatnia scena tego filmu. Ja nie powiem wam, jaki mieliśmy czas, bo... Ja zaraz sprawdzę. A, no może będzie jeszcze jedna scena. Słuchajcie, zrobiliśmy to. Powiem wam szczerze, no rzeźnia. Mamy złoto. Mamy złoto, naprawdę było ostro. Płacz, ból. Były różne momenty, naprawdę. I uwierzcie mi, że jeżeli jeszcze nie biegliście, jak chcecie przebiec, to... Nie. To zróbcie to, zróbcie to, bo to jest naprawdę coś pięknego, przebiec metę maratonu. Ale się najpierw przygotujcie. Tak. No i dziękujemy bardzo naszym kibicom, naprawdę bez nich byłoby ciężko. Rodzicom, Piotrkowi, tak. Gosi, Ani, Patrycji. Tak, no ja dziękuję swojej mamie. Oczywiście Asi i Oli. Tak, Asia i Oli były niesamowite. Jak zwykle niezastąpione. Tak, no bez kibiców uwierzcie, że może to jest tylko jedna krótka chwila przebicie piątki. Nawet nie zawsze uśmiech, bo uwierzcie, to boli, no i nawet czasami trudno się ten uśmiech zdobyć. Ale to naprawdę daje bardzo, bardzo dużego kopa i bez nich pewnie by nas jeszcze tutaj nie było. Więc dzięki wielkie. Hej, hej.